nie wiem, czy to jest typowa piosenka do słuchania radiem. Ona, ale jakby znamy tą tendencję, bo też puszczaliśmy przed premierą naszym znajomym na przykład tę piosenkę i faktycznie za pierwszym razem jest takie, o, fajny numer, wpada w ucho, super. I tak naprawdę, na dobrą sprawę, to jest chyba najsmutniejsza piosenka, jaką ja do tej pory napisałam. Przynajmniej dla mnie. Myślę, że nie chciałabym tutaj narzucać interpretacji, ale myślę, że warto się wsłuchać w tekst tej piosenki, jak już pierwsza euforia po usłyszeniu tych dźwięków jakby przejdzie, bo można tam dużo znaleźć i tak jak mówię, dla mnie to jest mój najsmutniejszy numer, jaki do tej pory napisałam. Więc tak, więc też tym bardziej jakby jest to dla mnie bardzo, bardzo osobista piosenka, też tekst pisania i bardzo się, byłam bardzo zestresowana, jakby jestem w tym tygodniu bardzo zestresowana w związku z tym, że faktycznie jest ta premiera, ale też podekscytowana, widzę, że jest pozytywny odbiór, więc bardzo się cieszę.